Dzisiaj będzie wyjątkowo luźny materiał. Materiał na temat lodów, zarówno tych dostępnych w sklepach, jak i tych, które możecie przygotować w domu. I tu pojawi się krótka wskazówka, jak w 3 minuty przygotować puszyste, smaczne, wysokoproteinowe i niskokaloryczne lody. Zaczynamy! Jeżeli oglądacie ten materiał w maju albo w czerwcu, to prawdopodobnie znajduje się poza granicami naszego pięknego kraju i być może wiecie to z poprzedniego materiału wideo. To, co teraz oglądacie, przygotowałem nieco wcześniej i nie miałem na to zbyt wiele czasu. Postanowiłem wybrać temat bardzo, bardzo luźny, ale przy okazji mam nadzieję również bardzo praktyczny. Temat lodów. Zrobiłem ranking, listę lodów dostępnych u mnie lokalnie w sklepie. Zarówno tych bardzo nisko, jak i tych bardzo wysoko kalorycznych. Mam nadzieję, że okaże się to dosyć przydatne. Umówmy się, jest taka pora, taki czas, kiedy lody dosyć często goszczą w naszym menu, a jeżeli ktoś liczy kalorie, to być może właśnie ta lista sprawdzi się tutaj znakomicie. Zaznaczam, że po pierwsze są to lody, które są dostępne u mnie w sklepie. Jeżeli u Was są dostępne jakieś inne, możecie śmiało dopisywać je w komentarzach pod tym materiałem wideo. I zaznaczam, że przeliczałem to na jednego loda. Nie jest to super naukowe porównanie, zdaję sobie z tego sprawę, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że kiedy wchodzimy do sklepu, to po prostu kupujemy loda, a nie dzielimy go na pół, albo nie zjadamy półtorej, żeby zmieścić się w 100 gramach, czy też 100 mililitrach. Oczywiście różnią się one między sobą wielkością, ale wciąż to praktyczne rozwiązanie, ile jedna sztuka dostarcza, myślę, że jest dużo lepsze. W drugiej części tego materiału wideo powiem kilka słów na temat domowych lodów, na temat tego, w jaki sposób my je w domu również robimy. Przejdźmy najpierw do listy. Podkreślę jeszcze raz, skupiam się wyłącznie na kaloriach, nie skupiam się na makroskładnikach ani na żadnych innych dodatkach. Tak więc zwykle najniżej kaloryczne lody to będą te lody, które są lodami wodnymi, chociaż w Warszawie udało mi się znaleźć lody również wodne, ale wody, które w ogóle poza listą są, ponieważ są to lody Whoopie Way, które dostarczają zaledwie 25 kilokalorii, są słodzone ksylitolem, ale właściwie trudno, bardzo trudno będzie Wam je w większości sklepów dostać. W tej tradycyjnej listy wciąż na czele są lody wodne, lody Pirulo, lody Kaktus, lody Frugo, które dostarczają zwykle od 58 do 71 kilokalorii. Nie każdy tego rodzaju lody lubi, więc na liście znalazły się również lody, które są lodami bardziej tradycyjnymi. I tutaj lody Minionki, które mnie zupełnie nie odpowiadają, były jednymi z najniżej kalorycznych. Następnie lody Big Milk, które są moim faworytem i które w naszym domu dosyć często się pojawiają, dostarczają zaledwie 75 kilokalorii. Dalej lody Twister i lody Zap. Zap to dla mnie smak dzieciństwa. Tak mniej więcej wyglądałaby moja lista najmniej kalorycznych lodów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to są te, które były dostępne głównie u mnie tutaj lokalnie w sklepie. Gdybyśmy chcieli z drugiej strony spojrzeć na te lody, które należałoby znacznie bardziej uważać, kiedy zależy Wam na tym, żeby dostarczać jak najmniej kalorii, to na czele znajduje się Coral Grand Gold, który dostarcza 363 kilokalorie. Lody, które dostępne są również w Biedronce, lody na patyku z migdałami, również bardzo wysokokaloryczne, 325 kilokalorii. Lody Magnum, bardzo popularne również, około 260 kilokalorii. Lody Milka na patyku z migdałami i karmelem, ponad 240 kilokalorii. I lody KitKat, Rożek, również względnie wysokokaloryczne lody. One są dosyć popularne, celowo je tutaj umieściłem, bo tutaj ta kaloryka jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku tej naszej pierwszej listy. Co nie oznacza oczywiście, że nie można ich zjeść, tylko trzeba mieć świadomość, że potrafią dostarczyć znacznie, znacznie więcej kalorii. Tyle jeżeli chodzi o taką listę nisko i wysokokalorycznych lodów, praktyczną ściągę, z której możecie korzystać. Teraz pora na to, żeby powiedzieć dwa słowa na temat lodów, które można naszykować, robić, przygotowywać w domu. Pojawia się tu pewien problem, mianowicie temperatura w zamrażarce jest względnie wysoka, co oznacza, że w trakcie przygotowywania takich lodów będą powstawały dosyć charakterystyczne grudki, kryształki lodów, które nie wszystkim odpowiadają. Mnie one absolutnie nie odpowiadają i
zwykle takie domowe lody po prostu mi nie smakują. Natomiast można ten problem przeskoczyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest bardzo niska temperatura, w której powstawałyby lody i w warunkach domowych raczej nie ma takiej możliwości. Druga metoda to jest oczywiście przemieszanie, mielenie tych lodów co jakiś czas. Są nawet do tego specjalne maszynki, ale po raz kolejny uważam, że to jest zbyt duży problem dla większości osób, zbyt dużo czasu i zaangażowania od nas to wymaga i zwyczajnie idziemy do sklepu i kupujemy po prostu loda, kiedy mamy na niego ochotę. Sam nie ukrywam, również w ten sposób zwykle robię. Niemniej znaleźliśmy pewien sposób. Jeżeli chodzi o takie domowe przygotowywanie lodów, próbowaliśmy lodów z serka wiejskiego z malinami mrożonymi i z odżywką białkową. Przepis, który znaleźliśmy w internecie, miesza się to razem w blenderze, umieszcza się w zamrażarce, następnie wyciąga się, mieli się jeszcze raz i one są całkiem niezłe pod warunkiem, że trafimy z czasem ich spożycia. Jeżeli zbyt długo posiedzą w zamrażarce, to później trudno jest je przemielić i po raz kolejny pojawia się taki problem, że powstaje z tego kość, a nie lody i z tego powodu nie korzystamy z nich specjalnie często, właściwie prawie w ogóle z nich nie korzystamy. Natomiast druga metoda polega na skorzystaniu z gotowych lodów. W naszym przypadku jest to Big Milk, którego umieszczamy w blenderze i dodajemy do tego porcję odżywki białkowej. Mielimy to, miksujemy to, w ciągu 2 minut powstają bardzo smaczne, puszyste lody, w których nie znajdziecie żadnych grudek, które charakteryzują się wysoką zawartością protein, które można przygotowywać na bieżąco, kiedy przyjdzie Wam ochota albo kiedy chcecie je po prostu umieścić w Waszym menu. Wiem, że może nie jest to idealne rozwiązanie i pewnie pojawią się głosy krytyki z ust osób, które bardzo mocno dbają o swoją dietę i o tak zwany zdrowy styl życia. Niemniej ja nie widzę w tym żadnego problemu, zarówno w tych lodach, które są bardzo niskokaloryczne, jak i w samej odżywce białkowej, która oczywiście jest wyłącznie dodatkiem smakowym. Tu oczywiście polecam wybrać tę, która najbardziej Wam smakuje. Nie musicie oczywiście z takiego rozwiązania korzystać, to jest tylko propozycja, to jest tylko krótka wskazówka, czy też wyjaśnienie, w jaki sposób my robimy to w domu, bo sprawdza się to u nas znakomicie. Tyle jeżeli chodzi o lody, tyle jeżeli chodzi o ten bardzo, bardzo luźny temat. Mam nadzieję, że wyciągnięcie z tego mimo wszystko trochę praktycznych wskazówek, trochę praktycznej wiedzy i zastosujecie to u siebie, albo też nie zastosujecie. Tak czy owak, tyle w tym materiale wideo. Zachęcam do zostawienia komentarzy, szczególnie dotyczących lodów, jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na lody domowe, albo macie jakieś sprawdzone lody, które można dostać w sklepie. Zostawiajcie informacje w komentarzach pod tym materiałem wideo. Zachęcam standardowo do zasubskrybowania kanału i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć! Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light.